Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj zaczniemy jedną z takich, no, jedną z serii powiedzmy, odcinków o sztucznej inteligencji związanej z sztuką, ale też bardziej będziemy tutaj oscelować wokół tematu fotografii. No i grafiki, no bo jednak umówmy się, że. Że fotografia i grafika jakby są już troszeczkę ze sobą bardziej sprzężone niż kiedyś. No i oczywiście są też fotografowie, którzy starszej daty, co prawda, którzy mówią, że, że fotografia, która przeszła przez Photoshopa, już fotografią nie jest, że to jest już grafika, co można powiedzieć, że w pewnym sensie mają rację. Więc tak ja ostatnio się zainteresowałem właśnie sztuczną inteligencją jako technologią w sumie chyba bardzo mi bardzo mnie zainspirowało do tego odcinek odcinek eksperta w Bentleyu gdzie właśnie Maciej Wieczorek mówił o sztucznej inteligencji wcześniej byłem jedynie takim dalszym obserwatorem nazwijmy to um, tego co można zobaczyć na Instagramie, i to, co akurat widzicie tutaj, akurat jest e, urywek, czy wycinek, nazwijmy to e, Instagrama, hasztagu Midjourney, e, który pokazuje no, tutaj akurat najpopularniejsze posty, czyli 9 na, najpopularniejszych postów tego hashtagu. No i tutaj mamy najnowsze akurat. Jeżeli chodzi o Mid Journey, właśnie o, o sztuczną inteligencję, która tworzy obrazy, no to już od zeszłego roku, jakoś w okolicach chyba czerwca, mniej więcej wtedy, jakoś zacząłem częściej widywać na swoim na swojej ścianie, nazwijmy to sugestie i jakieś tam sponsorowane posty. Właśnie obrazów stworzonych przy, poprzez sztucno, sztuczną inteligencję. No i bez wątpienia są to bardzo dobre obrazy, jeżeli chodzi o, o wykonanie, czy to o grafikę, e, prawda, jak to w ogóle wygląda e, i tak dalej, i tak dalej. Jakby no nie zawsze e, powiedzmy, te obrazy są logiczne albo są dobrze zrobione, no na przykład tutaj coś takiego. Przecież to zależy, no. Ogólnie jest ok, tak? Ogólnie jest naprawdę bardzo dobrze, szczerze mówiąc. Jak na sztuczną inteligencję i to, co ja tam gdzieś tam kiedyś się orientowałem, no to, no to uważam, że przeskok jest, jest bardzo dobry. No to czasami się wysypuje, pokazując na przykład, że, że ktoś ma, nie wiem, więcej niż pięć palców u dłoni i tak dalej, no ale to są już jakieś tam detale, które podejrzewam, że za jakiś czas zostaną bardzo... Bardzo dobrze dopracowane. W każdym razie, jakby mnie, jako twórcy, twórcę powiedzmy wizualiów, czy, czyli obrazów, tutaj, akurat stricte obrazów, nazwijmy, nazwijmy to, zastanawia kilka rzeczy właśnie związanych z AI. No, bo w ogóle ostatnio też w sumie jest taki temat grzany gdzieś tam w mediach, a chyba i też nie tylko, jeżeli chodzi o wpływ sztucznej inteligencji na życie człowieka, no bo umówmy się każdy z nas ma jakąś pracę e, pomijam tych, którzy może zajmują się fotografią hobbystycznie no ale ci, którzy utrzymują się z fotografii, no to e, myślę, że zaczynają się zastanawiać co tam dalej e, no a tutaj widać akurat no może nie będziemy mówić stricte o fotografii, chociaż ma to jakiś wpływ na to, e, ale e, no tutaj artyści, którzy tworzą Którzy malują tak, na przykład malują coś takiego w Photoshopie, czy w jakichś innych właśnie programach graficznych, no to tutaj czują zagrożenie, bo generalnie wychodzi na to, że ta sztuczna inteligencja potrafi wygenerować obraz naprawdę niezłej jakości i o bardzo dobrych walorach estetycznych w znacznie krótszym czasie niż, niż zrobi to człowiek. No i tutaj jest są takie głosy, że, że ta sztuczna inteligencja może wyprzeć generalnie no, artystów z rynku pracy, no i oni przez to mogą stracić pracę. Dla mnie jest to w ogóle ciekawe zagadnienie. Ja osobiście nie czuję się zagrożony, bo, bo myślę, że żadna maszyna nie będzie w stanie. W ogóle uważam, że żadna maszyna w, nie jest w stanie myśleć kreatywnie. I, I nie jest w stanie zastąpić człowieka, jeżeli chodzi o kreatywne działania. Oczywiście, sztuczna inteligencja będzie pomagać w pewnych działaniach i myślę, że jakby wpływ tutaj na fotografię, na grafikę komputerową, czy w ogóle na grafikę, tak, albo na, na malarstwo cyfrowe, no, będzie miała znaczny wpływ, no, ale myślę, że też od nas samych zależy. Jak to się rozwinie i jak to będzie w ogóle wyglądać ostatecznie? Ja tam osobiście, no, tak jak mówię, nie czuję stresu przed tym, prędzej jakąś szansę i myślę, że już nawet wiem, co i jak będzie wyglądać, jeżeli chodzi o mnie. No ale pomówmy teraz tutaj o tym zjawisku, tak? No bo mamy tutaj bardzo fajne obrazy, które super wyglądają, są fajnie wykonane i, i, i no. Hej, hej, nie. Ale e, zauważyłem jedną rzecz i tutaj poprowadzę, poprowadzę, e, poprowadzę konwersację w tym kierunku. E, no bo zawsze jak się ogląda tak dobrze e, zrobione obrazy, a dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą czym jest w sensie jak działa Mid Journey, no to Mid Journey działa w ten sposób, że e, wchodzi się na Discorda, a Discord to jest taki komunikator internetowy który w sumie no, zaczął chyba moim zdaniem mm, karierę od, od komunikatora dla gamerów przynajmniej dla mnie, bo ja tak zacząłem obsługiwać Discorda jak, jak grałem w gry, No a teraz chyba jest już takim bardziej uniwersalnym komunikatorem, gdzie ludzie mogą się wymieniać obrazkami, wysłać sobie linki, rozmawiać w jakichś pokojach itd. itd. Więc to jest całkiem dobre narzędzie dla, dla, dla grup takich większych, nazwijmy to. No i na Discordzie, Discord został sprzężony po prostu z Meet Journey i tam generalnie wpisuje się po prostu tekst, wpisuje się jakąś, w sensie ten tekst staje się jakby polem, gdzie się, gdzie się wpisuje po prostu komendy. No i ta sztuczna inteligencja za pomocą tych komend generuje tam chyba 9 obrazków, o ile się nie mylę, tutaj jeszcze na szybko sobie znajdę, bo ja też robiłem generację, nie, generuję cztery obrazki i z tych czterech można sobie albo powiększyć, albo można zrobić tak zwaną wariację, czyli wybiera się jeden, jeden obrazek i on tworzy jeszcze wariację z tego jednego, którego się wybrało, czyli cztery wariacje powstają później z tego, którego się wybrało. No i można sobie zapisać taki obrazek, nie? No, jeżeli się go wygeneruje powiedzmy w większej rozdzielczości, no to to jest całkiem, całkiem. No i teraz tak, ja przeglądając sobie generalnie te, te, te posty już od zeszłego roku, tam od czerwca, no zacząłem się zastanawiać, bo tam wchodzę na, 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 na profile tych artystów, którzy tam są teraz nagle artystami sztucznej inteligencji. Mm. No i widać, że ci ludzie sprzedają tą sztukę, więc pytanie jest od razu dla mnie, przynajmniej które się na, na, nasuwa do kogo należy ta sztuka. Tak i y, bo na razie pytanie, czy, tam, czy to można uznać za sztukę y, zostawimy, y, bo możemy trochę za daleko popłynąć. A czyli w sumie, no, jest to sztuka, więc no ja może tak na razie skrócę. No, ja myślę, że jest to sztuka. Na razie skupmy się, może, jeżeli chodzi o, o prawa autorskie, albo kto w ogóle, jak sobie może tym rozdysponowywać. Bo na przykład, ja to tak pierwsze lepsze z brzegu wybrałem, ale musicie mój uwierzyć na słowo. Mamy tutaj, powiedzmy, taką osobę, Brakko Art, który po prostu, no, tworzy. tworzy Jakieś tam właśnie cyfrowe obrazy za pomocą Mid Journey. No i okej, okay, to nie jest akurat ten przykład, który, który, który gdzieś mi się tam wcześniej przewijał. No ale było, było kilku, kilku takich um, użytkowników, którzy po prostu tutaj mieli jeszcze odnośnik do jakiejś tam strony, gdzie oni po prostu sprzedawali te swoje dzieła albo jako NFTs albo jako po prostu wydruki czy tam cokolwiek, nie. No i teraz jest pytanie tego typu co dalej z tym fantem, nie? No bo generalnie ktoś wpisuje sobie, wpisuje sobie jakąś komendę. Maszyna wypluwa mu po prostu świetnej jakości, świetnej w ogóle, jeżeli chodzi o wizualia obrazek tak. No, i ten gość po prostu na tym nagle miałby zarabiać. I teraz już możecie sobie wyobrazić e, twarze tych, tych powiedzmy, tam malarzy cyfrowych, grafików itd., itd., którzy powiedzmy spędzili ostatnie nie wiem 8 lat e, na ASP i, i, i po ASP ćwicząc swój warsztat i starając się doprowadzić swoje, swoje malunki do mniej więcej e, takiej jakości. Nie? A gość to robi powiedzmy w 5 minut albo tam w 3. Powiedzmy, że, że stworzenie od, od, od pomysłu od początku do wygenerowania poprzez tam kilka wariacji takiego obrazku zajmuje mu powiedzmy to w sumie 5 minut. nie. No i teraz pytanie, czy tak powinno być i czy to jest w porządku. Pytanie na przykład kolejne, czy ten gość faktycznie jest artystą, czy po prostu jest zwykłym użytkownikiem, który potrafi e, po prostu wpisać. Um, jakąś komendę w, w, w polu tekstowym i po prostu nacisnąć wyślij i tylko patrzeć, jak maszyna mu wypluwa jakąś tam y, jakiś tam y, jakiś wynik, nie? Tutaj mam mamy jeszcze kogoś innego, no to akurat jest powiedzmy bardziej wyselekcjonowany i bardziej może jakoś obrobione. No ten, ten gość akurat jest, jest, um, jest artystą, tak. Ale używa po prostu AI jako do, do, do tworzenia takiej grafik. Nie? No tu widać, jest jakaś, jest jakaś konsekwencja, jakiś styl, którego się trzyma, więc spoko, nie? ale jakby znowu powiedzmy, że, że, że wracamy do tego gościa i ten gość po prostu, no w sumie nazwijmy to w cudzysłowie, jest zwykłym człowiekiem. No i wpisuje sobie po prostu ciąg jakiś tam jakiegoś tekstu no i maszyna mu wypluwa po prostu takie rzeczy, no i teraz te obawy, które, które skądś tam się biorą, że, że graficy nagle mieliby stracić pracę, no stają się w pewnym sensie zasadne, bo no każdy może coś takiego zrobić nie? no i spójrzmy, tutaj mam taki przykład takiego artysty którego, którego obserwuję no Tutaj akurat nie jest napisane, ale w sumie to tak naprawdę nie jest istotne. No ale wiem, że ten artysta akurat tworzy cyfrowo, i ja go śledzę generalnie tak już od ładnych kilku lat, tak około może pięciu. No i widzę, że właśnie ostatnio zaczął generować, w sensie zaczął generować, no nazwijmy to, zaczął tworzyć przy, przy pomocy generowania sztucznej inteligencji swoje dzieła, tak? Właśnie, no i tak mnie zaciekawiło jakby to, to, to że, że zaciekawiła mnie jedna rzecz, nie? Że generalnie jakby w sumie no bo zaczynamy się zastanawiać kto mógłby się nazwać artystą, tak? Ja, ja to zawsze wracam do jakiejś takiej do jakiejś takiej ciekawiej rozkminki typu czy załóżmy muzykiem może się nazwać gość, który gra powiedzmy gdzieś tam na rynku w Krakowie na gitarze, tak samo jak muzykiem może się nazwać ktoś, kto ukończył kilkuletnią filharmonię, znaczy filharmonię czy tam szkołę po prostu muzyczną i gra teraz w filharmonii, tak? Więc mamy dwóch tak naprawdę muzyków. Jeden się nazywa muzykiem i drugi też się nazywa muzykiem. No i teraz pytanie, kto się może nazwać artystą pod względem, jeżeli na przykład tutaj, jeżeli rozkminiamy sztuczną inteligencję, nie? W tworzeniu, w tworzeniu obrazów. No i to jest dosyć e, ciekawe, e, ciekawa rzecz, no bo w sumie należałoby powiedzieć tak w pewnym sensie, nie? Aczkolwiek e, no nie wiem do końca, nie? Bo tutaj akurat. E, ten przykład jest dobry i zły, który teraz przytaczam, bo akurat no, ten gość, który, który napisał ten, ten post, który teraz przeczytam, jest artystą z prawdziwego zdrażenia, tak? On, zanim zaczął używać sztucznej inteligencji, to on już malował obrazy. Ale jednak ten opis jest dosyć ciekawy, dlatego sobie zrobiłem zrzut ekranu z akurat, akurat jego, bo taki. Tak argumentując, każdy, powiedzmy, użytkownik tego, tej sztucznej inteligencji może podejść do sprawy. Ja nie wiem akurat, czy to jest dobre. Nie? No i no dobra, no to tutaj jest na przykład e, przetłumaczmy, czyli kolab kolaboracja z Mid Journey e, potrafi jakby e, pomaga mi nawigować przez moją wyobraźnię i, i zwiększyć moją kreatywność. Ten koncept rozszerza się do, nie, do jeszcze niewyeksplorowanych światów, który człowieczy umysł może jeszcze wejść. Z tą metodą artysta staje się instruktorem dla sztucznej inteligencji. No, generalnie chodzi o to, że z tą metodą artysta staje się instruktorem dla sztucznej inteligencji, który jakby przez generowanie randomowych no nie wiem jak to przetłumaczyć, tak ja to bardziej rozumiem, no ale generalnie chodzi o to, że, że jakby no, to AI staje się na, narzędziem, dzięki któremu jest w stanie, jest w stanie jakby on daje mu te komendy i, i, i w sumie AI generuje mu mu ten obraz i to dzięki, dzięki jego decyzjom, jego powiedzmy odfiltrowywaniu tego, co to AI wypluwa, on jakby jest w stanie zwiększyć swoją kreatywność i, i, i poszerzać światy, które gdzieś tam powiedzmy są w jego wyobraźni. A no nie do końca. Myślę, że tak jest. W sensie no jest w tym trochę prawda ale też trochę i nie bo generalnie to co wypluwa mu AI to nie pochodzi z jego wyobraźni, tylko on po prostu się decyduje na coś, co zostaje stworzone i albo mu to pasuje, albo nie. To nie jest tak, że on sam tworzy pewne rzeczy od zera i, i AI to tylko materializuje, no bo generalnie używa, używa słów, które mogą znaczyć wiele, na przykład kubek. No, kubek. No, ale kubek może być czerwony, zielony, niebieski, czarny, nie wiem, żółty, jakikolwiek, nie? Może być przezroczysty, tak naprawdę. No i jakby tutaj AI decyduje o tym, jaki on jest, a on tylko albo to akceptuje, albo zmienia. W każdym razie, jakby taki opis może sobie wstawić artysta, który no, dopiero co zabrał się za generowanie. Cyfrowych obrazów, no i nagle nazywa się artystą. No i pytanie, czy to jest na przykład sprawiedliwe podejście i takie fair wobec artystów, którzy, którzy przez długi czas już powiedzmy, no ten swój warsztat sobie szkolą i tak dalej i tak dalej. No ja jeszcze nie potrafię sam szczerze mówiąc odpowiedzieć na, na to pytanie. Ale je zadaje generalnie, bo to jest dosyć, dosyć ciekawe. Więc to jest jeden problem, czy jeden z takich pierwszych problemów, który czy tam, powiedzmy, takich zagwostek, które y, przyszły do mnie, kiedy, kiedy zacząłem właśnie przeglądać y, posty na Instagramie i zauważyłem, że nagle dużo ludzi zaczyna sprzedawać tą sztukę, nie? I nagle wszyscy się nazywają artystami i tak dalej, mimo tego, że tak naprawdę wielu z nich z tą sztuką, czy w ogóle z, bycia, z byciem artystą nigdy nie miało nic wspólnego, albo powiedzmy nawet niewiele. I teraz nagle, gdy jakby przyszło do nich narzędzie, czy pojawiło się narzędzie, które no, jest bardzo łatwe w obsłudze i potra jakby pomaga im wykreować takie, takie fajne obrazy, no to hej, nie? Ja mam w ogóle pokażę, co mnie się udało wygenerować, bo ja sobie zrobiłem coś takiego, że ja z ciekawości zacząłem generować um, zacząłem generować obrazy z tekstów piosenek. No i tutaj mam piosenkę Tupaka, Do for Love. Wziąłem trzecią zwrotkę i po prostu ją wlepiłem do, do Mid Journey. No i to jest pierwsze, co zostało generalnie wyplute. Zdecydowałem się na tą opcję. Żeby dostać wariację, czyli, czyli od trzecią, bo się liczy się od, od lewej strony, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, tak? Czyli zdecydowałem się na trzecią. Później wypluł mi coś takiego, tak? No i spoko. Generalnie jakby, jakby fajnie wyszło. Ja bym powiedział, że nawet, nawet fajnie zobrazował trzecią zwrotkę. No i to jest generalnie to jest generalnie tutaj to, jak wygląda to w Midjourney, nie? No i tutaj też możesz jakąś tam minkę dać, czyli że generalnie, jak jesteś zadowolony i tak dalej, nie? Bo to też jest jakby tam informacja zwrotna dla sztucznej inteligencji, czy dobrze zrobił swoją robotę, czy nie. No i właśnie, no i tutaj miałem kolejną piosenkę. Tutaj był akurat Pain. Czyli taka bardziej, powiedzmy, no, tam o bólu, i tak dalej. No, więc jakoś tak fajnie tutaj akurat zostało pokazane. To jest akurat czwarta, e, czwarta opcja. To jest, są wariacje, kolejne wariacje, bo mi się nie podobały. E, no, i powstało, powstało coś takiego. Spoko. No, i trzecią, trzecią opcją, którą bardzo wymęczyłem. To jest, y, przetłumaczyłem sobie kawałek y, zwrotki Bisza z albumu burza i napór. Y, piosenki serce y, musi bić, tak? No i generalnie AI mi wypluła to jest ostatnie, wypluło mi coś takiego. No ale też nie do końca byłem zadowolony, to chyba, o ile dobrze pamiętam, jeszcze zmieniałem, y, zmieniałem trochę tekst, żeby mi się coś pojawiło. No i tutaj jakieś pierwsze rzeczy zaczęły się pojawiać, które powiedzmy dla mnie miały sens. Bo tam jest o morzu coś. Aha, że nad głową, nad głową gęste chmury. Moje serce to serce burzy. Szukam, nie, moje serce to serce burzy. Szukam wojny, by zabić tą, którą jest w, moją, w mojej świadomości. Ja to musiałem trochę zredagować, żeby to miało też sens po angielsku, bo on generalnie oparuje na, na angielskich terminach. Chociaż może już teraz na polskim. W każdym razie tutaj jakby jest, może ja to zmniejszę, żeby się zmieściło. O, żeby było widać całość. No i to są jedne z tych, z tych takich, które mi, um, które mi się podobały, nie. E, tu jest jeszcze jedna wariacja, bo ja tam chciałem coś innego jeszcze spróbować. Um, no, coś takiego. Tutaj zacząłem polepszać. Jakość nie? Więc w sumie wygląda. Tak samo, tylko troszeczkę jest jakby więcej szczegółów. No i tu też są wariacje, nie? To sobie zrobiłem takie zrzuty ekranu, więc to jest dosyć ciekawe. No i tutaj mamy na przykład, to jest właśnie w, w odbiciu do, do, do tego, co, co inni artyści czują do z tej inteligencji i do ludzi, którzy, e, którzy tworzą. No i tutaj mamy jakiegoś gościa, e, który. E, Chciał zemulować twórcę Toma Mura, który zrobił taką fajną, e, fajną bajkę Sekrety Kells. E, nie wiem, czy ktoś z Was widział, ale, ale polecam. Bardzo fajna. E, no i generalnie tutaj się e, zapyta się ludzi, jak, jak mógłby zaprogramować. Mid-Journey, żeby wygenerował mu obrazki w stylu Toma Moora. No i Tom Moore odpowiada na Twitterze, że w sumie mógłby się nauczyć się rysować, nie? Więc, jakby, to też jest, to jest dla mnie ciekawe ciekawe właśnie to w sensie jakby to obrazuje w ogóle problem generalnie i tą, tą problematykę tego jak właśnie wygląda no, stosowanie sztucznej inteligencji jeżeli chodzi o tworzenie grafiki i tego co ludzie z tym robią, bo w sumie to, że to robi grafikę to, to jest świetna rzecz, tylko chodzi o to, że, że nagle pojawi, jest wysyp artystów którzy w sumie nigdy nimi nie byli znaczy nie mnie też jakby osądzać kto jest, kto nie jest, ale widzę co się dzieje no i widzę, że, że nagle Worek z pod nazwą artyści nagle się powiększył, bo teraz każdy, kto, kto potrafi zaprogramować czy tam wpisać komendy do Mid journey, e, staje się automatycznie artystą. No i spoko. Bo teraz kolejna rzecz jest taka, że ten rynek, na, który, na którym już artyści działają, zostaje zasypany milionami obrazów, powiedzmy, w cudzysłowie. Chociaż można powiedzieć, no hej, jednak, jednak tutaj. E, powiedzmy połowa, połowa z, tej, z tej liczby to są obrazki, które mogłyby trafić na sprzedaż, nie? Albo chociażby jedna czwarta, tak? No to już mamy jedną czwartą z miliona, to 250, 250 tysięcy obrazków, które nagle może, może trafić na sprzedaż, więc jakby ten cały rynek zostaje nasycony obrazkami od ludzi, którzy w sumie jakby... Można sobie zadać pytanie, czy oni tak do końca zasługują, żeby od razu zacząć zarabiać na tym, skoro jakby nie, nie wykonali jakby żadnej pracy. No i to, to jakby tutaj jest problematyka związana ze sztuczną inteligencją, no bo. No, hej, jak można porównać kogoś, kto powiedzmy taki Tom Moore? Ja w sumie nie znam. Musiałbym go jeszcze wygooglać i jakby zobaczyć, tak? Wyszukać jakieś informacje, na przykład ile on studiował, czy, czy, czy były na jakimś, właśnie, w jakiejś szkole typu ASP, coś tego typu. No, ale ja znam kilku ludzi, którzy no, są artystami i, i, i po prostu rysują czy malują, i, i oni są po ASP. I Im generalnie, jakby dojście do pewnego poziomu zajęły lata. Ja też. Widzę po sobie, że dojście do mojego poziomu gdzieś tam przy fotografii też zajęło mi więcej niż powiedzmy wpisanie kilku zdań w tam polu tekstowym na Discordzie, nie? Więc mówimy o takiej zależności, czyli, czyli osobę, osobę A, która napisze kilka zdań w 5 minut, a osobę B, która studiowała powiedzmy i uczyła, i uczyła się i, 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 i rzeźbiła ten swój warsztat przez powiedzmy 5 lat nie? więc jakby porównujemy totalnie dwa, dwa różne światy i jedna osoba no, uzyskała obraz po prostu praktycznie na pstryknięcia palca a, a druga osoba uzyskuje go przez no, taką Ciężką pracę, tak naprawdę, nie? Więc myślę, że możemy tutaj zacząć w pewnym sensie nawet wartościować, jakby kto jest takim legitnym artystą, a kto nie. I myślę, że w pewnym sensie jest to ważne, by jakość, jakość bycia artystą nie spadła generalnie, nie? Bo to jest tak samo jak powiedzmy z rozcieńczaniem czegoś, nie? Że jeżeli powiedzmy, no nie wiem, tak jak kilka lat temu było w środowisku fotografów. Nie wiem, czy może kojarzycie taki moment, ale, ale wtedy, kiedy, powiedzmy, no, fotografia cyfrowa zaczęła być coraz bardziej popularna i nagle każdy, który miał jakiś tam dostęp do, do aparatu cyfrowego, albo były takie czasy tam, ja pamiętam, bo to akurat na mnie trafiło, kiedy ja byłem w szkole, tam od lat 2009, 10, 11, 12, 13, bardzo dużo, bardzo dużo osób, które dostawały na osiemnastki aparaty cyfrowe, nagle zostały fotografami, nie? bo to była też era, kiedy, kiedy Facebook stawał się bardzo popularny w Polsce i, i nagle był wysyp takich stron typu imię, nazwisko, photography albo imię, nazwisko, fotografer. Um, i nagle po prostu każdy, kto ma lustrzankę cyfrową, stał się fotografem. W sensie faktycznie jest fotografem, ale to było w rozumieniu takim, że nagle jest po prostu kimś albo chce być kimś na równi z takim fotografem, który jest fotografem zawodowo. Mimo tego, że po prostu no, zrobił tam kilka zdjęć tam, no nie wiem, przyjaciółce, sąsiadce i, i no nie wiem, całe osiedle powiedzmy zalajkowało. Te zdjęcia, no bo nagle ta przestrzeń publiczna, powiedzmy, została zalana jakby dużą ilością obrazów, które mają, nie wiem, dużą głębię ostrości, więc zamazane tło i ludziom się to podoba, więc jakby, jakby oni to, to lajkują i szerują dalej, nie? No i myślę, że tutaj to samo zaczyna się dziać z, z taką sztuką cyfrową, ale no, która pochodzi ze sztucznej inteligencji, nie? Tylko, że w tym momencie jakby fotografowie nie są, nie są aż tak zagrożeni, tylko artyści, którzy tworzą obrazy na przykład jak Tom Moore, nie? Czyli on wykonał jakąś pracę, żeby namalować ten świat i to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Coś, co AI może zrobić powiedzmy w 5 minut, nie? tylko wystarczy umieć to, czy wiedzieć jak zaprogramować, co wpisać w to pole tekstowe. No i generalnie to jest takie pytanie, które ja sobie zadaję. No i warto sobie tutaj jeszcze w tym temacie zadać pytanie, co z prawami autorskimi, nie? No bo mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że no, wracając do tych osób, które generalnie E, sprzedają te dzieła gdzieś tam, czy jako NFTs, czy po prostu gdzieś tam w jakichś swoich sklepach, no bo sobie pozakładali sklepy internetowe i mają tam iluś followersów, no bo robią tam jakieś, powiedzmy, jakieś grafiki, którzy, które przyciągają ludzi, e, zajebiście wyglądają, tak, więc jakby tych, e, może te osoby też są dobre w, market, w marketing, no i akurat tak się zdarza, że, że mają bardzo dużo followersów, więc powiedzmy, e, Chociażby 1% z, z, no nie wiem, tam 30 tysięcy to zawsze jest jakiś tam, jakiś tam utarg, nie? Więc dochodzi po prostu do tego, że gość zarabia na czymś. Co w sumie do końca jakby nie jest jego, nie? No bo, bo za Meat Journey odpowiada zespół z Kalifornii, który, który po prostu udostępnia tą technologię dla ludzi do testowania i tak dalej, nie? więc oni tam mają tutaj na stronie, ja sobie właśnie przekleiłem i przetłumaczyłem za pomocą innego AI, który może akurat no, który, o którym sobie powiemy w następnym odcinku. No, ale tutaj mamy. Bo też jestem ciekaw, jak tłumaczę te teksty, dlatego testuję. No i całkiem nieźle sobie radzi, więc dlatego jakby posłuży się tutaj akurat w tym przykładzie tym przykładem, może tak to nazwijmy No i tutaj to jest akurat tam przeklejone i przetłumaczone, jak oni traktują, jak, jak ta firma, która stworzyła Midjourney. Journey Postrzega prawa autorskie. Nie? No i tu jest prawa, jakie przekazujesz mi, Journey, czyli korzystając z usług, udzielasz mi, Journey, jego następcom, dddd, przenoszący prawa nieodpłatnej, światowej, nieklasyfikowanej, udzielającej sublicencji nieopodatkowanej, nieodwracalnej licencji autorskiej na powielanie, przygotowanie dzieł pochodnych, dalej, i tak dalej, itd. Czyli generalnie jest coś takiego, że w sumie tak naprawdę prawa autorskie są Twoje, ale ale prawa, jakby ja to tak rozumiem, prawa majątkowe należą do nich. W sensie oni też mogą sobie coś z tym zrobić, tak? Bo ty jakby, yy, ty jakby no, u, jakby ze względu na to, że oni ci udostępniają tą technologię, no to jakby chcą też mieć prawo do tego, żeby sobie wykorzystać to, co ty stworzyłeś do, do własnych celów, nie? No tutaj masz, posiadasz wszystkie akty majątkowe za pomocą usług i tak dalej, i tak dalej. No i tu macie kilka wyjątków, nie? Jeśli nie jesteś płaczący, płacącym członkiem, Midjourney udziela ci licencji na zasoby na podstawie licencji Creative Commons Non-Commercial 4.0. No i tutaj mamy tą pełną licencję. Czyli udzielenie licencji zgodnie z postanowieniami niniejszej licencji publicznej, licenio, licencjodawcza udziela niniejszym licencjobiorcy nieodpłatnej, nieobębującej prawa do udzielania sublicencji, niewyłącznej, nieodwołalnej licencji na korzystanie z utworu na terytorium całego świata wyłącznie do celów niekomercyjnych. I tworzenia z wielokrotniania i dzielenie się utworem zależnym wyłącznie dla celów użycia niekomercyjnego. Czyli jeżeli z tego co ja rozumiem, jeżeli osoba, która nie zakupiła Mid Journey, nie ma prawa na tym zarabiać. W sensie może dalej to zwielokrotniać i tam się dzielić tym, ale nie powinna, nie powinna. Tym handlowa. Tu są akurat użytkownicy korporacyjni, którzy mają płacić z góry. No i generalnie z tego, z tego wychodzi, że. A czy tutaj w ogóle jest strona, tak? Możecie sobie popatrzeć, co tu jest napisane, jak oni do tego podchodzą, ale z tego co widzę, to w Stanach Zjednoczonych nie mają jeszcze prawa, które, które definiuje tak zwany copyright. Co do obrazów wygenerowanych przez sztucną, sztuczną inteligencję. No ale warto sobie zadać pytanie, właśnie czy do kogo powinna należeć jakby prawa majątkowe, tak? jeżeli chodzi o, o wykorzystanie sztucznej inteligencji albo do zespołu, tak, do firmy, która stworzyła sztuczną inteligencję, czy na przykład do artysty, który wpisał tekst. No i teraz pytanie, czy, czy wpisanie tekstu daje wystarczającą ilość, no nie wiem, powodów, żeby, żeby, jakby tak wygenerowane, powiedzmy dzieło należało właśnie do, do tego użytkownika, nie? W sensie, czy czy jakby wartościowo, czy wartościowo jest to generalnie równoważne, nie? Ja osobiście nie mam tutaj jakiejś, jakiejś odpowiedzi na to, myślę, że tutaj jeszcze będzie dużo dialogu związanego z, ze sztuczną inteligencją, no i tak jak ta sytuacja po prostu tu wygląda, na zasadzie, że ja myślę, że opinia publiczna będzie musiała się też w sumie zdecydować, wyrazić jakąś swoją opinię, jak to wszystko będzie odbierane. Bo z jednej strony są artyści, tak jak na przykład tutaj, który się wspiera, powiedzmy, z, yy, sztuczną inteligencją do tworzenia swoich dzieł, i wydaje mi się, że poniekąd do tego została stworzona sztuczna inteligencja, no ale są ludzie, którzy, no hej, jakby nigdy nie mieli nic do czynienia ze, ze, ze sztuką, a tu nagle yy, tworzą sztukę, nie? Bo mogą. No i wychodzi na to, że ich bycie artystą jest równoległe z, z byciem artystą po wielu latach szkół i, 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 i po praktykach i tak dalej, i tak dalej. No i pytanie, czy to jest sprawiedliwe, bo ja generalnie pod, podchodzę tylko do tego z tej perspektywy, że nie uważam do końca właśnie, żeby nazywanie siebie artystą, czyli nazwijmy to osoby, która obsługuje pole tekstowe, było równoważne z tym, że, że jest się artystą, nie? I że można sobie na przykład napisać ART. Nie? W sensie no, można i nie można, no, to jest właśnie kwestia dyskusyjna. No, jak dla mnie uważam, że, że nie można się nagle nazwać artystą, bo potrafi się wpisać kilka słów, i, i maszyna za ciebie wygenerowuje y, po prostu piękny obrazek. No, ja myślę, że tak no, nie do końca. Nie? Oczywiście można było powiedzieć, że bez napisania, bez napisania, y, jakby w jakimś ustalonym ciągu danych słów nie powstałby taki obraz, no ale powstałby inny. No ale pytanie, czy jakby napisanie w ogóle i w jakichkolwiek informacji, jakiegokolwiek ciągu jest wystarczające, żeby, żeby nazwać kogoś po prostu artystą, nie? Bo po prostu jakaś złożona technologicznie maszyna, tak nazwijmy to tak, wypluła po prostu jakiś, no naprawdę dobry obrazek, tylko ze względu na to, że, że ta maszyna to potrafi, nie? No nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale, ale no ja mam taką, ja mam takie zdanie na ten temat. Jestem troszeczkę zdystansowany do tego i nie do końca, można powiedzieć, poważnie traktuję artystów, którzy a znaczy artystów, może nazwijmy to ludzi, którzy, którzy uważają siebie artystami, bo zaczęli używać sztucznej inteligencji do tworzenia obrazów. Tak samo jak, jak no, nie do końca można powiedzieć, w sensie no, tak z szczyptą soli przyjmuje, przyjmuje powiedzmy ludzi, którzy dostali na osiemnastkę aparat fotograficzny i i są fotografami. W sensie są, bo ja wiem dlaczego są, tak? Ale chodzi o to, że, że no, nie można postawić moim zdaniem znaku równa się między fotografem a fotografem. No, także, także tyle. Jeżeli chodzi o tą część rozkminy na temat sztucznej inteligencji i tworzenia obrazów cyfrowych w przyszłym odcinku. Popatrzymy sobie na, na to, co chat GPT ma do powiedzenia, jeżeli chodzi o no taką powiedzmy filozofię foto, fotograficzną, czy związaną ze sztuką, i tak dalej, bo to jest dosyć ciekawe, co, co można wyciągnąć z rozmowy właśnie z taką sztuczną inteligencją. Także pozdrawiam, do zobaczenia.